Dzień dobry moi drodzy, z tej strony ja, czyli Ospano, tak naprawdę dzisiaj Dwayne. Witam was w pierwszej formie wywiadu z bohaterami z The Hills, z życia gangstera, ze wszystkich sezonów. Słuchajcie moi drodzy, w ostatnich dniach wyszła inicjatywa, którą dzisiaj spełniamy, tak naprawdę, tworząc dla was nową serię, w której będziemy rozmawiać z postaciami z całego uniwersum. Mamy przygotowane pytania, które napisaliście w komentarzach pod ostatnimi postami. Najbardziej lubiane komentarze trafiły dzisiaj na nasz odcinek. Chciałem tylko zaznaczyć, że to nie będzie pierwszy i ostatni wywiad z QuickJ'em, z tego powodu, że jest bardzo dużo pytań, a my mamy ograniczony czas, także dzisiaj zadamy tyle pytań, na ile nam pozwoli czas właśnie z QuickJ'em. Natomiast jeżeli będzie wam się podobało, to nagramy kolejny odcinek w przyszłości. Ale również, jeżeli chcecie zaprosić jakiegoś innego gościa, chcielibyście, żebym porozmawiał z inną postacią, koniecznie dawajcie znać w komentarzu i taką postać zaprosimy. Także liczę na to, że pojawi się tutaj mnóstwo łapek w górę, że zostawicie subskrypcję na kanale Ospaniusz i że jesteście gotowi na nową, ciekawą serię, by bliżej poznać swoich ulubionych bohaterów i osoby, które stają za monitorem i je odgrywają. Także dzisiaj witamy QuickJ'a. Witam QuickJ'a, siedzimy sobie wygodnie na fotelach. W zasadzie jesteśmy w miejscu, które widzowie dobrze znacie. Tutaj jesteśmy w swojej bazie Originals i to jest nasze mini studio, w którym będziemy wykonywać wywiady. Także QuickJ ma dzisiaj ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ będzie musiał podpowiadać nam na wasze pytania. Przede wszystkim witam cię QuickJ u nas, a tak naprawdę witam Sebastiana. Może zaczniemy małym przywitaniem. Kim jesteś? Cześć, no jestem Sebastian, jak znacie mnie za postacią QuickJ'a właśnie, albo innych ról, jakie mogliście kiedyś usłyszeć. No to co, mam 18 lat, pochodzę ze Śląska i pojawiłem się tutaj, żeby poprawiać wam humor i sprawiać jakąś zaciekawienie podczas oglądania różnych odcinków i co jeszcze? No nie wiem stary, ja czuję, że z malutki stresik mamy tutaj przyjacielu, dlatego proszę się nie przejmować, spróbujemy tutaj wyrobić jak największy luz. Ja wiem, że te ściany nam trochę nie pomagają, ale myślę, że podczas tej rozmowy się jeszcze rozkręcimy. Także Sebastian ma 18 lat w tym roku, czy już ukończone? Już ukończone w tamtym. Ukończone, o kurczę, no to już 18 lat ukończone, pochodzi ze Śląska. Dobrze Sebastian, czy może bardziej QuickJ w takim razie? Bo dzisiaj tutaj QuickJ ma spowiedź, ale też chciałbym uderzyć w twoją prywatną strefę, bo widzowie są ciekawi, kto kryje się za maską QuickJ'a i jakie w ogóle emocje mu towarzyszą podczas nagrywania tej postaci. Także ja mam tu przygotowane kilka pytań. Na początku będziemy poruszać te bardziej twoje prywatne, a potem przejdziemy do tych bardziej związanych z QuickJ'em, już typowo jako postać. Jestem gotowy. No dobrze. Pierwsze pytanie to jest, jaki był twój początek w TK? Jak się dostałeś? Jakie miałeś motywacje? I w ogóle dlaczego TK? Dlaczego nagrywki ZG i PZ? W sumie odpowiedź jest prosta. Od bardzo długiego czasu już oglądałem owe serie. W szczególności na początku było to Prawdziwe Życie. O dziwo właśnie Życie Gangstera, jak dopiero się zapoznawałem z tym wszystkim, jakoś za bardzo mi się, szczerze mówiąc, nie podobało, ale zmieniło się to z biegiem czasu. Dostałem się do TK 7 grudnia 2021 roku. Było to chyba około po godzinie 13. Nie było mnie po prostu w szkole. Siedziałem przy komputerze i akurat patrzę na powiadomienie na Discordzie oficjalnym TK, że jest powiadomienie o rekrutacji. Tego dnia to stwierdziłem, że czemu by nie pójść, skoro i tak się tym interesuje, jest to dla mnie ciekawe i chciałbym być tego częścią, no to stwierdziłem, że nie mam nic do stracenia i nic tylko pójść. No i akurat los tak wybrał, że Ospek mnie wziął na kanał. Pamiętam. Pamiętam, jak się zdziwił, że mu powiedziałem, że wtedy mam 16 lat. Czyli to było 2 lata temu. Tak. Boże, ale to leci, co? Straszne. To jest naprawdę strasznie szybko. Nie spodziewałem się. Czyli twoją motywacją i ogólnie wyjaśnieniem, dlaczego TK, było to, że jakby byłeś fanem naszych serii i chciałeś się dostać do tego otoczenia, w którym gdzieś tam tworzymy to wszystko, tak? Dokładnie. Fun fact, kiedyś nawet po prostu jako dzieciak pisałem maila nawet do Kalucha właśnie z takim właśnie pytaniem. O proszę. No widzicie widzowie, po prostu zamiast się bać, trzeba przyjść, napisać i spróbować swoich sił na rekrutacji. To byś polecił nowym osobom, które chciałyby się dostać? Dokładnie, jeżeli macie taką chęć, nie ma czym się stresować, bo dosłownie nie macie nic do stracenia. Jeżeli wam się uda, no to spełnicie swoje marzenie, a jak się nie uda, to szansa na pewno nie przepadnie, a
jak powtórzę, nic nie stracicie, a dalej będziecie mogli być tego częścią, oglądając to, pomagając, pisząc komentarze i różne propozycje. Tak jest, ale zanim widzowie będziecie chcieli do nas dołączyć, to myślę, że ten wywiad dzisiaj może wam dużo dać do przemyślenia, także zobaczymy, czy się zachęcą, czy nie zniechęcą, także może przejdziemy już do kolejnych pytań, które widzowie przygotowali. Pierwsze pytanie byłoby, jak się czujesz w TK? Czy lubisz odgrywać swoją postać? Czuję się bardzo dobrze, bardzo swobodnie. Atmosfera tu jest, mogę powiedzieć, wręcz, że fenomenalna. Możesz sobie pożartować, pogadać poważnie. Znajdziesz każdy temat i znajdziesz na każdy temat odbiorcę. Nie mówię tu o, przypuśćmy, o współczekaniu, tylko po prostu cała atmosfera w TK jest zarąbista i nie ma co tego zmieniać, bo po prostu paraga dostałem. Spokojnie, nie stresuj się. Słuchaj, grasz już jakiś czas tutaj w TK, jakby jesteś tu już dłuższy czas i generalnie grasz postać, która jest jakby mega ważna, szczególnie dla serii tutaj Życie Gangstera, teraz już przebrandowana na The Hills. I pytanie do ciebie, czy dobrze się czujesz odgrywając tak ważną rolę w The Hills? Tak, czuję się bardzo dobrze, bo wiem, że moja postać ma jakiś wpływ właśnie na to, co się dzieje i czuję, że w końcu się przyczyniam do czegoś większego, że to nie jest coś, co potrwa chwilę i nagle zaprzestanie, tylko jak dobrze wiecie, że moja postać już w pewnym sensie ma 2 lata od początku trzeciego sezonu Życia Gangstera. W takim razie jest nawet już powiedziane z góry, że to nie jest byle co i mam duży wpływ na to, co się dzieje. Dużą pomoc do tego dodaję i czuję się z tym bardzo dobrze, że mogę pełnić taką rolę. Bardzo miło mi to słyszeć, jako tutaj z perspektywy osoby, która nagrywa i macie pod swoimi skrzydłami, ale w sumie jak już przeszliśmy na taką sferę, to mam bardziej złożone pytanie. Mianowicie, czy jesteś zżyty emocjonalnie ze swoją postacią? Jak dużo wkładasz realnego z siebie pod względem zachowania, cech charakteru i tym podobnych do granych przez siebie postaci? Jeśli faktycznie to robisz, to dzięki postaci możemy poznać cię na przykład lepiej? To jest bardzo ciekawe pytanie, na które chętnie usłyszymy odpowiedź, bo ja zanim tak jeszcze tylko dodam od siebie, że mam wrażenie, że właśnie granie tak długo jakiejś postaci pozwala wybadać mniej więcej zachowania osoby, która ją odgrywa, czyli daje coś od siebie. Ale jestem ciekaw, jak to wygląda z twojej perspektywy i wiem, że widzowie też są. Także jak to jest z tobą, Sebastianie, aka Quick J? No to żyty jestem naprawdę mocno z moją postacią. W końcu gram ją 2 lata, więc ciężko było się nie przywiązać. Jest to dla mnie naprawdę największa rola, jaką mogłem tutaj dostać i w sumie najlepsza chyba. Co do tego, czy i jak dużo siebie wkładam w tą postać, no to na pewno jest wiele zachowań, które jest po prostu tak jakby moim światopoglądem albo moim po prostu myśleniem, czyli tak jak się jest, wkładam dużo swoich cech charakteru na pewno w moją postać, żeby pokazać ją nie tylko ze strony nadpisanej z góry, tylko żeby ją grać tak, jak ja to czuję, czyli tak jak się zachował w takowej sytuacji, gdyby taka nastąpiła w prawdziwym życiu. Oczywiście nie wszystko jest w niej pokazane, bo bardziej w realnym życiu, no to na pewno zrobiłbym coś innego, a po prostu jestem na przykład, czasami zachowałbym się inaczej, ale no sytuacja tego nie zawsze pokaza, że mogę to aż tak pokazać, ale zazwyczaj staram się pokazać jak najwięcej siebie dzięki postaci Quick J'a. Bardzo fajnie odpowiedziałeś nam na te pytanie. A na przykład jakbyś miał uwzględnić cechy charakteru, które jakby przeszły z twojego prywatnego życia na postać, to jakie to są? Byłbyś w stanie je wskazać? Myślę, że na pewno poczucie humoru w pewnym sensie. Takie bardziej zdrowe podchodzenie do sytuacji, zdrowe myślenie, analizowanie takich cięższych sytuacji, żeby je przekształcić, żeby wykonać je jak najprościej i z najmniejszym ryzykiem. Chyba to tyle. Rozumiem. Myślę, takie najważniejsze. Słuchaj, bo dochodzi tutaj do takiego zdarzenia, że ty zaczynasz swoje prywatne emocje przerzucać na wirtualną postać i ludzie jakby każdą emocję twojej postaci odbierają na swój sposób. Jakby czują wtedy połączenie z
tobą, z tą postacią i z samym widzem, prawda? Więc to też wiąże się z tym, że widzowie się przyzwyczajają strasznie do jakiejś postaci i na przykład żadna inna osoba by nie mogła teraz zagrać Quick J'a, no bo jakby nie dość, że wiadomo, barwa głosu by się nie zgadzała, to też by się nie zgadzały emocje tej postaci, nie? Gdzieś tam one zostały wyklarowane. I słuchaj, i dochodzimy do takiego punktu, w którym jest scenariusz. Wiadomo, że gdzieś tam scenariusz jest narzucony z góry przeze mnie. Właśnie chciałbym, żebyś przedstawił widzów, jak ty się czujesz podczas na przykład tworzenia takiego scenariuszu, kiedy on też dotyka twojej postaci. Może byś, może uchylimy trochę rąbki tajemnicy i też powiemy mniej więcej, jak to wygląda. I moje pytanie teraz takie bardziej tutaj ode mnie. Jak to jest z tobą, jak się czujesz, kiedy pojawia się scenariusz, który dotyczy bezpośrednio twojej postaci? Czy była kiedyś sytuacja, w której czułeś, że postać Quick J'a dostała scenariusz, na który nie zasługuje i chciałeś coś w nim zmienić, żeby jej losy były lepsze? I czy w ogóle, czy masz taką możliwość, czy od razu wszystko jest narzucone z góry i w ogóle jeżeli ja jako Ospano albo Kaluch coś narzucimy, to ma być tak i koniec. Jak ty się z tym czujesz? Odpowiedź w sumie jest prosta. Samo na przykład wygląd na moją postać albo takie właśnie wybory, to nie jest tylko i wyłącznie wybór, właśnie tak jak mówisz, twój czy Kalucha, więc to jest zachęta też dla wszystkich osób, że tworzysz swoją postać. To jest tylko twoja postać i jedyne, jeżeli coś nie podoba się w scenariuszu, jesteś w stanie po prostu powiedzieć nie. Możesz to powiedzieć i po prostu nikt nie będzie miał do tego problemu, bo to każdy pisze swoją postać, więc to jest w tym najlepsze, że ja nie mam nic narzucone z góry, więc dlatego gram Quick J'a w taki sposób, a nie inny i właśnie przez to mogę pokazać też siebie i nic mi w tym nie przeszkadza. Na przykład moje zniknięcia, czy to ostatnio, gdy Quick J zniknął na 3 miesiące pisane w serii na paręnaście odcinków, czy to na przykład w trzecim sezonie, gdy poszedł do więzienia, to nie była decyzja tylko i wyłącznie Oscara, tylko to było przegadane. To było coś, co było planowane, na co się zgodziłem. Wiedziałem, że to będzie miało realny, fajny wpływ na serię i też mam, co do mojej postaci, po prostu mam swoje zdanie i swoją opinię, na co się zgadzam, a co nie, więc to jest też zachęta dla wszystkich. Wyciągając wnioski z tego, co powiedziałeś, to jakby jesteś produktem tam, załóżmy, Ospanu i całego The Hills, czy Życia Gangstera, ale jakby masz realne możliwości, żeby na przykład obrócić scenariusz w zupełnie innym kierunku, tak, by może twoja postać wyszła na to w jakimś innym świetle. Czyli nie czujesz się, że to jest wszystko narzucone z góry, jest to sztywne, tylko że masz na to realny wpływ, tak? Dokładnie. To nic nie jest narzucone. Wszystko, co robię, robię ze zgodą z tym, co się dzieje. Nic nie robię na siłę i wszystko, co jest robione, jest podjęta decyzja przeze mnie. Rozumiem. Bardzo miło mi też to słyszeć. Jakby ja też tutaj, widzowie, dowiaduję się dużo ciekawych rzeczy. No dobrze, ale grasz tego Quick J'a, mówisz, już drugi rok czasu z rzędu, nie? No tak. Nie męczy cię odgrywanie praktycznie ciągle jednej postaci? Szczerze? Ani trochę. A ze względu na to, że co ileś odcinków sytuacja się zmienia i cały czas fabuła podąża dalej. To tak jakby powiedzieć, że w jakimś serialu jakiś aktor gra 6 sezonów i czy też by mu się nie znudziła postać. No nie znudzi mu się, bo będzie grał cały czas coś innego. Nic się nie powtarza tak naprawdę, zawsze się wszystko różni. Coś może być podobne, ale jednak w innym wydaniu. Więc nie, ani trochę mi się nie nudzi. Rozumiem. To teraz przejdziemy w takim razie, odniesiemy się tyle do tego zmęczenia, bo wiadomo, są lepsze i gorsze momenty w każdej ekipie. Takie pytanie do ciebie. Czy w ciągu całej swojej kariery, w ciągu tych 2 lat w TK, miałeś kiedyś ochotę odejść z ekipy? Było jakieś wydarzenie, które wpłynęło na ciebie tak, że mówisz, kurde, ja już tu dłużej nie dam rady być, muszę cholera chyba wyjść z ekipy, albo nie wiem, nie mam na to czasu, nie jara mnie to. Miałeś jakieś takie gorsze momenty, które jakby gdzieś tam przybliżały cię do tego, że chcesz odejść z ekipy, czy w ogóle kiedyś powiedziałeś sobie, kurde, chyba odchodzę z ekipy, nie? Nie miałem takowego momentu, jakby nic się do tego nie mogło przyczynić, bo z każdym mam po pierwsze dobry kontakt wewnętrznie. Lubię bardzo moją postać, pomimo, że są jakby
załóżmy takie sytuacje, gdzie nie wiem, na przykład nie wiem, co w danym momencie właśnie Quick Dream zrobić, żeby zrobić coś innego, takie jakby to nazwać chwilowe wypalenie, to nic by jeszcze nie spowodowało, żeby mieć takowe myśli o odejściu, ponieważ takie nagrywanie w TK to jest taka odskocznia od rzeczywistości, można zapomnieć o wszystkim innym i wychillować bombę, więc to jest taki moment, w którym mogę sobie odpocząć, więc nie miałem takich myśli. To jest w ogóle super podejście, żeby wbić się do tego wirtualnego świata, wcielić się w tą postać, jakby zapomnieć o całym Bożym świecie, który nas otacza. Jakby w głównej mierze też jest ta seria tworzona po to, żeby na chwilę odciąć się od tego naszego szarego świata. Ale okej, bo tutaj mówisz, że wchodzisz do życia gangstera, czy tam te Hills teraz, i jakby odcinasz się od tego zewnętrznego świata, okej? A pytanie moje brzmi teraz w odwrotnym, odbijamy piłeczkę. Czy odgrywanie w The Hills odbija się na twoim prywatnym życiu? Jak twoi znajomi i rodzina reagują na to, że jesteś w ekipie? No to w sumie jakoś bardzo się nie odbija. No, obecnie jeszcze nie miałem sytuacji, na przykład załóżmy taką sytuację, że ktoś do mnie podszedł na ulicę. No takowej sytuacji nie miałem, więc jakby takiego odczucia odbitki właśnie na prawdziwym życiu nie odczuwam żadnej, bo jakby nie jest nic robione na siłę i gdy na przykład nie mogę gdzieś wejść na nagrywkę i mam, przypuśćmy, sprawy jakieś prywatne, no to je załatwiam i nie ma z tym żadnego problemu. Znajomi i rodzina, co do rodziny, no to mogę też powiedzieć, że mój brat też uczestniczy w nagrywkach, też moglibyście, może kiedyś z nim też będzie taki wywiad. No i co, znajomi i rodzina, no co, no w pewnym sensie jak życzą mi powodzenia, kibicują, żebym się rozwijał w tym kierunku, jeżeli mi się to podoba, więc mam tak jakby nazwać wsparcie, więc to nie jest żaden problem. Podsumowując, na życiu prywatnym się nie odbija, rodzina mnie wspiera, więc to jest wszystko i wyłącznie na plus, nie widzę w tym żadnych minusów. Ale na przykład miałeś jedno zderzenie z widzami, mianowicie na spotkanku, byłeś na jednym spotkanku i wtedy jakby chyba miałeś, z tego co słyszę teraz, chyba pierwszy raz zdarzenie takie realne z tymi wszystkimi liczbami, z tymi osobami, które kryją się za numerkami. I czy to coś zmieniło potem w twoim postrzeganiu tej serii, nagrywaniu, kiedy na przykład pojawiłeś się na takim spotkanku, stanąłeś na scenie i zobaczyłeś te wszystkie osoby? Jak się w ogóle wtedy czułeś? Jak to wspominasz? Najbardziej w pamięć mi zapadł moment, kiedy zostałem wywołany na scenę i wtedy poczułem taką, można by powiedzieć, adrenalinę, taki no stres pozytywny i takie wewnętrzne szczęście, że jednak pomimo, że to jest tylko i wyłącznie moja postać, jakby nie jestem tam prywatnie, nie licząc tego, co wkładam swoich cech w moją postać, to jednak bardziej widzowie znają postać, a nie mnie, więc jak zostałem tak ciepło wtedy przywitany, to naprawdę zrobiło mi się bardzo miło i na pewno nie jest to coś, co by mnie odtrąciło, odrzuciło od tych wszystkich nagrywek, więc to tylko dodało mi w sumie takiego wewnętrznego powera, żeby się nie zatrzymywać. Super, bardzo mnie to cieszy. Generalnie przez ostatnie 23 minuty gdzieś na oko, wiadomo, że wywiad będzie troszeczkę inaczej wyglądał, bo też będą mini cięcia zachowane, aczkolwiek przez ostatnie pół godziny praktycznie rozmawialiśmy o Sebastianie, który wciela się w postać Quick Jaya. Dzisiejszy wywiad ma na celu to, żebyście też poczuli bardziej perspektywę Sebastiana, który odgrywa waszą ulubioną postać, żebyście go trochę bliżej poznali i żebyście wiedzieli, z czym się wiąże takie nagrywanie w takiej serii. Nie ukrywam, że też pojawią się jeszcze dzisiaj pytania względem już samego Quick Jaya i twoich odczuć, Sebastianie. Jak ty na przykład czujesz dane sytuacje w serii? Natomiast też będzie nas gryzł bardzo czas, więc ja z góry zapowiadam już, że na pewno pojawi się druga część wywiadu, w której będziemy bardziej rozmawiać już z Quick Jayem przez twoje oczy. Czyli ty będziesz jakby swoje emocje nam przekazywał na te wszystkie wydarzenia. Wybadamy, jaka jest twoja prawdziwa więź tak naprawdę i twoje postrzeganie całej serii i samej postaci. Dobrze, mamy bardzo dużo ciekawych pytań. Na chwilę obecną nie wiem, czy mam coś więcej przygotowane w twojej sferze prywatnej. Myślę, że możemy to odstawić na kolejny raz, jeszcze też jakieś może małe pytania dojdą, to na pewno sobie je zapiszemy. Też to jest pierwszy wywiad, więc też chciałbym zobaczyć, widzowie, czy wam się podoba taka forma wywiadu i czy chcecie na przykład więcej pytań do Sebastiana odnośnie jego prywatnego życia jeszcze, czy wolelibyście na przykład już skupić się bardziej
na samej postaci QuickJ'a. Więc tym akcentem, jeszcze ostatnim pytaniem, przejdziemy sobie już do takich pytań bardziej inside'owych, ok? Jeszcze takie pytanie do ciebie. Czy odczuwasz różnicę między nagrywkami u Kalucha i u Ospka? Ciężko tu nawet nie odczuć różnicy pomiędzy oglądaniem, więc różnica jest na pewno. Są różne, to są dwie różne serie, więc ciężko je w ogóle do siebie porównać. Jest to w ogóle inny vibe prawdziwego życia, czyli spokojnego, praktycznie sielankowego, z momentami różnych problemów życia, czy stricte nagrywkami The Hills, czyli bardziej już idąc w stronę tego życia ulicy, więc to są dwa różne odczucia co do nagrywek. Wszystko się w sumie różni. Ale na przykład jakbyś miał opisać nagrywkę u mnie, u Ospano, i nagrywkę u Kaliego, to na przykład jakie są cechy takich nagrywek z szybkimi strzałami, na przykład Ospano, śmieszna atmosfera, spina, bluzganie, wiesz, takie rzeczy, które ci przychodzą na głowę. Jakbyś mógł na przykład opisać nagrywanie u mnie. To nagrywanie u ciebie, no to czym jest się charakteryzuje? Właśnie, no? To charakteryzuje się właśnie taką chwilą beczki przed samą nagrywką, potem trochę spiny podczas pisania scenariusza. W sumie to burza mózgów wtedy jest na kanale i scenariusz wychodzi sam z siebie i takie przygotowania przed, a podczas jest to totalny spontan, bo my nie opisujemy żadnych zbytnio punktów, tylko lecimy na spontanie, co też jest fajną odbitką na wszystkim. Czyli jakbyś postrzegał samopisanie scenariusza? Jest to takie sztywne, że zapisujecie ABCD i to realizujecie, czy jak ty to widzisz? No to jest właśnie bardzo luźne pisanie scenariusza, bo w sumie tworzymy tą serię wszyscy razem i łącznie mówiąc też o was, widzowie, każdy da jakiś swój pomysł, jest przegadywany na różne sposoby, te bardziej pod kątem właśnie zabawnym czy mniej, więc to jest na pewno fajnie zrobione i fajnie przemyślane. No dobrze, tym akcentem kończymy tą pierwszą część wywiadu, w której skupiamy się na tobie, Sebastianie, jako twoim tam życiu poza QuickJ'em bardziej. Już wiemy, jakie masz podejście do odgrywanej swojej postaci. Teraz chcielibyśmy usłyszeć, jak widzisz już QuickJ'a w całym uniwersum. Więc może jakieś pierwsze pytanie. Co QuickJ uważa o osobie Dwayna? Z twojej perspektywy. To myślę, że QuickJ rozumie Dwayna ze względu, że może nie miał aż takich, ale też miał różne swoje problemy, z którymi zbytnio sobie nie radził i nie miał zbytnio osób, z którymi mógł się skontaktować. No jedyną osobą QuickJ'a, z którą mógł swoje problemy skonfrontować, no to był jego kuzyn LG Logan. Dwayne ma podobnie. Dwayne nie miał zbytnio osób, z którymi mógł pogadać o swoich problemach, więc w pewnym sensie są to podobne postacie pod względem takim psychicznym. QuickJ pomimo wszystko bardzo dobrze dogaduje się z Dwaynem i na pewno nie zamierza go zostawić samego. Okej, okay, dobrze. Myślę, że to jest bardzo dobrze, dobra odpowiedź. O, nie będziemy, nazywajmy to rzeczy po imieniu, bo my tu bardzo oficjalnie chcemy gadać, a to ma być luźna rozmowa. Ja też nie ukrywam, że się trochę stresuję, bo to jest mój pierwszy taki wywiad. Jeszcze sobie wyrobimy jakąś normę tutaj. No dobra, pytanie kolejne. Czy uważasz, że QuickJ jest szczęśliwy w swoim życiu? Zależy tak szczerze od sytuacji. Na pewno są te momenty, w którym wszystko idzie po maśle, wszystko wychodzi tak jak trzeba, więc wtedy jest na pewno zadowolony z tego, co się dzieje, z tego, jak wszystko jemu czy jego przyjaciołom idzie. Na pewno też pojawiają się te gorsze momenty, na przykład gdy dzieje się komuś bliskiemu albo nawet samemu QuickJ'owi coś złego, to wtedy na pewno nie jest to moment, w którym jest zadowolony ze swojego życia. Więc to jest po prostu ale całkowicie wiesz, gadamy tu o szczęściu, a go nie opisaliśmy. Myślisz, że jest zadowolony z tego, gdzie jest i w jaki sposób żyje? Czy na przykład myślisz, że może być tym zmęczony? Myślę, że jednak QuickJ jest zadowolony z tego, co robi, bo robi to w sumie od dziecka i na pewno nie wyobraża sobie czegoś lepszego niż taka działanie po swojemu w pewnym sensie, więc na pewno jest to coś, od czego by nie chciał nigdy uciec. Myślisz, że QuickJ byłby w stanie zdradzić Dwayna? Myślę, że
Quick, że jest tak przywiązany do Dwayna i do tego, co się wokół nich dzieje, bądź działo kiedyś w przeszłości, jak sobie dużo pomagają. Myślę, że jest to wręcz niemożliwe, żeby się tak wydarzyło. Zawsze jakieś takie zawirowania, które były niepewne co do zachowań Quick Jaya, to zawsze robił to w sposób taki, żeby jednak pomóc Dwayne'owi i po prostu nie narażać go, bądź chronić go od czegoś. Więc zawsze to, co robił Quick Jay, robił dla niego. A czy na przykład, patrząc z perspektywy tych, załóżmy tam, dwóch sezonów, gdzie pojawiła się postać Quick Jaya, czy ma coś Quick Jay takiego za złe dla Dwayna? Jest jakaś może rzecz, która nie daje mu spokoju, albo mogła się pojawić taka rzecz, która odbiła piętno jakby na jego dotychczasowym życiu? Wiesz, jesteśmy w serii Życie Gangstera The Hills, gdzie się dużo złych rzeczy. Czy na przykład z perspektywy tego, co nagrywałeś tą postacią, byłbyś w stanie wskazać rzeczy, które mogą wpływać dalej jakoś traumatycznie na postać Quick Jaya i jest jakiś niewypowiedziany żal w stronę Dwayna, patrząc z twojej perspektywy? Myślę, że jedno co mi przychodzi do głowy, to to, że czasami Dwayna nie da się przegadać. Quick Jay, nieważne kto to był, a nawet Quick Jay nie jest w stanie pokazać Dwaynowi, że nie ma racji i że robi coś źle. To jest na pewno coś, to jest na pewno cecha, której najbardziej Quick Jay nie lubi, czyli to, że jest za bardzo zapatrzony w swoje zdanie. Okej. W takim razie, bo te pytania głównie uderzają teraz jakby w strukturę Dwayna, prawda? Jakby tą relację Jaya z Dwaynem, bo ona jest kluczowa, jakby to jest główny bohater, jego przyjaciel, jego jakby, nawiasem mówiąc, jedna z najbardziej zaufanych osób, patrząc na ostatnie wydarzenia, gdzie nawet poinformował go o laboratorium i po innych rzeczach, to są już bardzo takie intymne rzeczy, gdzie każda osoba, która by dostała tego dostęp, mogłaby nieźle namieszać. Czy uważasz, że Quick Jay jest osobą godną zaufania? Myślę, że na pewno dla kogoś, kto już zna Quick Jaya, zna jaką osobą jest, to chociaż przypuśćmy jakiś dłuższy czas, to na pewno jest raczej opcja, żeby mu zaufać. No, tak naprawdę w tym świecie nie powinno się ufać nikomu, więc dopiero trzeba poznać tą osobę i skoro już tą osobę zna, to można jej zaufać, ale na pewno nie można brać wszystkiego na 100%. A lojalność Quick Jaya. Pytam dlatego, bo Quick Jay, tak samo jak Dwayne, wywodzą się z zupełnie innego środowiska, z innej dzielnicy. Obydwaj pochodzą z Forum Drive. I jakby ich całe życie było ukierunkowane jednej organizacji, która jest zwana Families, prawda? Quick Jay był tak jakby, no był OG, był tam jakby największą personą. Tak samo potem Dwayne był też tam największą personą. A teraz jest zmiana barw. Czy Quick Jay czuje się z tym ok? Jakby wiecie, bo jesteście teraz po dwóch stronach barykady tak naprawdę i niewykluczone jest to, że kiedyś mogłoby dojść do jakiegoś kontaktu, załóżmy z Families. Jak w ogóle Quick Jay na to patrzy? Jak to widzi Quick Jay? Na pewno jak był live, pamiętam wtedy, z wybierania takich właśnie kolorów czy czegoś innego, to właśnie Quick Jay miał swoje zdanie na temat tego, ale po tym jak to przemyślał i po tym co się działo w ich życiu, czyli nie mówię tylko i wyłącznie o Forum Drive, tutaj na przykład Bractwo, tu inne działania przeciw walki z Panem O, nastawiły mu światło, że i tak to idzie do jednego, że wszystkie te cele, czy to z Forum Drive, czy teraz z Originals, zostaną zrównane do tego, czego oczekujemy od po prostu Los Santos, żeby jednak to poszło w dobrym kierunku, a potem dopiero będzie się myśleć, co dalej. Bo zauważyli tutaj widzowie, że Quick Jay ciężko przechodzi takie zmiany, utratę i inne. Jakby w życiu Quicka, odkąd pojawił się Dwayne i zaczęła się toczyć cała fabuła Życia Gangstera, jest bardzo dużo wątków, w których tracą swoich najlepszych przyjaciół. Quick Jay sam stracił swojego kuzyna, przez co potem był odpowiedzialny za opiekę nad jego partnerką i za jego dziećmi. I jak
Jak myślisz, czy Jay daje sobie radę z tym, czy po prostu jest już tak zakorzeniony w tym wszystkim, że nie potrafi z tego wyjść i po prostu leci za ciosem i wewnętrznie go to zabija? Jaki jest, czy Quick Jay jest bohaterem dramatycznym, że jest w miejscu, z którego już nie potrafi wyjść, a może by chciał wyjść, ale jest jakby tak już skołowany przez życie, że musi to zostać do końca? Myślisz, że życie Quick Jaya zakończy się będąc w gangu, czy może uda mu się przejść na tą normalną stronę, bo wiemy, że już miał taką próbę? Jak to jest z tym Quick Jayem? Tak jak powiedziałeś, zmiany są dla Quick Jaya ciężkie, więc i to na pewno nie zaczęło się po poznaniu Dwayna, tylko na pewno już były takie sytuacje przed, w szczególności gdzie był OG, więc Family, więc na pewno sytuacje podobne miały już na pewno miejsce pomiędzy nim i jego przyjaciółmi, więc to nie jest to coś nowego, którego uczucia, którego nie, które dopiero poznał i na pewno dobrze sobie z nim radzi i przyzwyczaił się już do tego wszystkiego, że żyje jednak życiem, w którym w pewnym momencie nastąpi strata, ale jednak Quick Jay nie jest bez uczuć. Jednak odczuwa każdą stratę inaczej. Zależy od jej wielkości. Czy jest w punkcie, z którego nie umie wyjść? Może i tak. Tam nawet ciężko mi to stwierdzić samemu. Myślę, że po prostu jest przyzwyczajony do swojego życia i ciężko byłoby mi się zaadaptować bez większej wiedzy na inne tematy do innego życia. I tak mu jest najłatwiej i najprościej. Dobrze. To będą ostatnie praktycznie dwa pytania, bo kończy nam się czas. Dlatego, moi drodzy, chętnie was zaprosimy na drugi wywiad, jeżeli Quick Jay znajdzie trochę czasu, żeby wpaść znowu tutaj do piwnicy i porozmawiać. Ale właśnie jeszcze chciałbym zadać takie jedno pytanie na przestrzeni właśnie tych dwóch sezonów, bo tutaj poruszyliśmy te takie troszeczkę trudniejsze wątki. Gadamy o odczuciach, kiedy jakby giną bohaterowie, inne rzeczy. Quick Jay, Sebastian, jak myślisz, na przestrzeni tych dwóch, trzech sezonów, jak się zmienił Quick Jay? Czy zmienia się na lepsze, czy zmienia się na gorsze? Czy czujesz, że Quick Jay idzie w dobrym kierunku i stanie się jedną z najmocniejszych osobowości, jeszcze może nas zmieniać trochę w mieście? Czy na przykład bardziej czujesz, że coraz bardziej są przekraczane jego granice i może mieć to jakieś okropne skutki w przyszłości? Jaki masz do tego stosunek i jak widzisz postać Quick Jaya? Na chwilę obecną wydaje mi się, że jednak idzie on cały czas ku samorozwojowi i z każdej sytuacji na sytuację jest on silniejszy i uczy się nowych rzeczy, staje się osobą, która jest, można by to nazwać, lepsza w swoim fachu i uczy się co chwilę nowych rzeczy, przez co dąży do miejsca, gdzie faktycznie, tak jak mówisz, będzie najsilniejszą osobowością, jaką tylko mógłby przybrać i będzie miał swój głos co do wielu aspektów, czy to w Originals, czy to nawet w całym Los Santos. Okej. Okay. Kurczę, ale to sytuacja było jeszcze pokaże. Tak jest. Powiem ci, że ja osobiście bardzo dużo się dowiedziałem na temat Quick Jaya i mam jedno bardzo mocne pytanie, które chciałbym zachować już na kolejny wywiad, ale podzielę się tutaj z wami, widzowie, żebyście zrozumieli kontekst tego pytania i ty, żebyś miał czas też się namyśleć. Pytanie brzmi, czy Quick Jay byłby w stanie zabić Dwayna? I chciałbym, żeby to pytanie zostało odpowiedziane na drugiej części wywiadu, jak się uda nam nagrać w najbliższym czasie, żebyśmy sobie to dogadali. Jeżeli wy, widzowie, chcecie też usłyszeć dalszy punkt widzenia Quick Jaya na całą serię i osoby odgrywającej, czyli Sebastiana, tą postać, jakie są jego personalne uczucia, to koniecznie zostawiacie łapki w górę i subka z dzwoneczkiem na kanale Ospaniusz. Ja jeszcze nie bójcie się pytać. Tak jest, nie bójcie się pytać, zadawajcie pytania, bo one będą kluczowe, najbardziej lubiane pytania będziemy brać. Ja chciałem ci podziękować, Sebastianie, aka Quick Jay, bo jakby wiadomo, to jest poziomu twórcy, który jakby tworzy tą całą serię z waszą pomocą, z twoją pomocą, jakby jestem osobą, która trzyma to kupy i to realizuje. Dałeś mi bardzo dużo do myślenia i fajnie, że mam teraz mniej więcej jakąś perspektywę, którą wiem, w jakim kierunku iść bardziej z Quick Jayem. Uważam, że cała inicjatywa z wywiadami jest bardzo fajnym miejscem, żeby poznać postacie i samych aktorów, czyli naszych ekipowiczów, którzy mają realny wpływ na to, co się dzieje w tej serii. I powiem ci, że czuję mega potencjał w przyszłych ruchach, także widzowie, jeżeli chcecie jeszcze raz usłyszeć na tych pięknych kanapach tutaj
Sebastiana aka Quickjaya, to wiecie, co macie robić. Ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. Mam trochę nie dosyć, mógłbym gadać z tobą kolejną godzinę, ale myślę, że to jest najwyższy czas, żeby kończyć. Mamy tutaj u mnie 43 minuty na liczniku. Ty mi mówiłeś, że musisz uciekać i tak to dograliśmy, szachując to wszystko. Także bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Jeżeli widzowie chcecie jeszcze raz usłyszeć Quickjaya i zadać mu jeszcze więcej pytań, no to wiecie, co macie robić. Dziękuję ci ślicznie i do zobaczenia za jakiś czas. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.